Witam. Dzisiaj robimy drugi test z krwi, Baby Check, gdzie jeden WB, test ciążowy z krwi, też podzielony na dwie części. Tutaj po prostu tylko zrobię, a w drugiej części pokażę wynik i opowiem, co myślę. Więc według instrukcji trzeba zerwać w lewą torebkę. Wyjąć. A gdzie jest gazik? Znowu gazika nie ma? Bo patrzyliśmy na YouTubie na film instruktażowy. Tam był, nie? Mhm. No nie ma. Dobrze, że umyłam ręce w mydle, okej. Bo też pisało, żeby umyć mydle. Szczęście antybakteryjne. Nie ma. No dobra. Tutaj mamy jakąś pipetę. Pipetę. Kapilary. Tyle nie muszę pobrać krew. Myślę, że to będzie prościej chyba. Najpierw jeszcze z tego palca. Z tego. Ja sobie najpierw pomasuję. I teraz powinno znowu odkazić wiecikiem, którego nie ma. Dziwne. Teraz zobaczymy, jak łatwo, bo się martwię tą ten nakuwacz, bo tam tak łatwiej, łatwo w tą obejmie w lewo. W tą? No. Przekręcać aż. Dobra, teraz. Jeszcze kazali trzy razy przekręcić. I wyjąć proste. To mi się bardziej podoba niż tam. Z tej strony nakuję. Okay. Teraz muszę pobierać bez naciskania. Ojejku, w tym tempie. Było napisane, żeby być cierpliwym, nie? Tak. Cierpliwym. Aż tak ostatnio, że może w ten sposób pójdzie szybciej. Ale łatwiej się nabiera chyba ten. Przerwa się zrobiła. Nie wiem, czy teraz wyjdzie dobrze. Dlatego oni pokazali w ten sposób pobierać. Coś będzie nie tak. Nie, to się napełni, napełni się. No nie, bo jest powietrze w środku, a kazali, żeby nie było powietrza. To będę musiała chyba powyżej nabrać. O, ty trochę, jak myślisz? O tą przerwę chyba. Może spłynie. Co? Może spłynie ta krew na dół. Nie. Nie, bo jest powietrze. Czyli o tyle ja po prostu wezmę więcej tej krwi i zobaczymy. Jak na filmikach instruktażowych to jest naprawdę o wiele prościej. Chcę więcej? To będzie za mało krwi. Mi się wydaje, że chyba spływa na dół. Nie. Stoi w miejscu. Stoi w miejscu. Czyli trzeba uważać. Czyli ja już teoretycznie zrobiłam błąd. Więc może nie wyjść.
A co teraz? Nie starczy na sen. No nie starczy, bo zobacz ile brakuje. No, ale tam było 2-3 krople, tak? Nie, do tej linii, ale żeby się nie... Żeby bez... pęcherzyków powietrza. A nie chcę iść dalej. Chyba, że w kropie i jeszcze szybko pobiorę. I też w kropie. Więc znowu nie zrobimy. Nie. Jest za mało trochę. I tak trzeba czekać 30-40 sekund. To ja w tym czasie szybciutko jeszcze. Może mi się uda. Zabrakło. Dobra, teraz około 30-40 sekund. Wkrapiać. Niebieską nakrętkę i dodaj dokładnie 4 krople. Przerwaj 2-3 sekundy. Się wchłonęło. Teraz. Dwa. Trzy. Poszło? Tak. Wydaje jeszcze jedną kropkę. Teraz czekamy za wynikiem 5 do 10 minut. Zobaczymy, czy coś pójdzie. Dobra, i generalnie właściwie zakończysz ten filmik, żeby nie był za długi. I druga część opowiem, jaki wynik i co myślę. Do zobaczenia.